No witam was bardzo serdecznie, jestem oczywiście Croxy. Przypomnę ci oczywiście o trwających konkursach na CSGO skinsie dla oczywiście osób, które z konek Croxy wpłacają. Jak chcesz oczywiście wygrać któregoś z tych skinów, no to przy randomowej jakiejś wpłacie, może twojej akurat, pojawi ci się taki prezent i będzie to oczywiście oznaczać, że wygrałeś tego skina. Jeżeli prezentu nie dostaniesz, no to musisz spróbować następnym razem, jak oczywiście będziesz chciał. A oczywiście, no możesz spróbować sobie wygrać skina również za darmo na filmie. Jak chcesz oczywiście wygrać, no to sub z dzwonem, łapa w górę pod filmem, komentarzyk oczywiście, dołącz na Discorda. No i kodu Croxy na CSGO skin się użyj, wystarczy, że zalogujesz się z linku z opisu, bądź klikniesz tutaj magiczny plusik, no i wpiszesz kodzik Croxy przez 2x, 10% więcej oczywiście do każdej wpłaty, możesz kodu używać do woli, no i oczywiście skrzyneczka na start za free. A my jakoś mamy 5 koła, no to lecimy ze skrzyneczką Serpent, nie podboostujemy jej sobie póki co, rzucimy po prostu 10 takich skrzynek na zachętę i weźmiemy Underdoga i zobaczymy, jak nam oczywiście w tej bitewce pójdzie. Rzucamy oczywiście bota, Fire Serpent do trafienia w tej skrzyni, więc skin naprawdę spoko. Co ty gadasz? Nie, patrz tu! 20 koła, to będzie moje, stary, no ja nie wierzę. Nie wiem, co bym musiał tu polecieć, żebym po prostu tą bitwę przegrał. To jest najlepszy item w tej skrzyni, stary. W sensie... Czekaj, co? A nie, najdroższy jest za 150 tysięcy. Ja myślałem, że to jest 15 tysięcy, a to jest 150. Tak patrzę, kurczę, mówię, tutaj jest 19. Tutaj 15 maksymalnie, coś tu nie pasuje. To jest 150 tysięcy. Po prostu wow, no tego się nie spodziewałem. Popijam sobie oczywiście herbatkę, bo moje gardło naprawdę, stary, jeżeli nie popijałbym sobie herbatki co chwilę, to nie dałbym rady tego filmu nagrać. Tyle cięcia, stary, będzie tego filmu pewnie, bo co chwilę dosłownie łapie mi kaszel. No już nie wiem, no naprawdę jestem tydzień już chory. 22 tysiące, no powiem tak, zaczęcie odcinka naprawdę fenomenalne. Postaram się, żeby ten odcinek dzisiaj troszkę dłużej potrwał, no bo mówię, no ostatnio te odcinki trochę krótsze. Ten kaszel męczy mnie też po prostu do takiego stopnia, że po prostu, kurczę, no każda minuta filmu to jest... No nie powiem, że katorga, no ale ciężko jest, tak? Więc mam nadzieję, że się nie gniewacie i no jak już ten kaszel mi przejdzie i będę mógł normalnie filmy dla was kręcić, no to oczywiście nadrobimy ten stracony czas. Ale czy stracona będzie ta bitwa? No spadają mi tutaj rękawice za 1000 zł. No tutaj Emily coś by musiała w tej ostatniej skrzyni trafić. Zobaczymy, czy tak będzie. I... jakaś kosa dla niej, no niestety. Bitwa przegrana. No już tutaj zaczynają się powoli odklejki, bo wrzucamy 4 skrzynki Gemstone za 6700. No jak już takie skrzynki wrzucam, stary, no to możesz wiedzieć pewnie, że no długo tego balansu już nie będę miał w takich ilościach. 5700. Aha, no dobra. Zapomniałem Underdoga ustawić, stary. Tu jeszcze nic straconego. Jest bajonecik 2900. I ostatnia skrzynia. Czy podtrzymamy tą przewagę? Mamy to. Dobra, Gemstone oddały. Jednak dobrze, że zostawiłem ten normalny. 17 koła, stary. My taką pęgę dzisiaj kręcimy, że to jest naprawdę... No ja jestem w szoku. Ale gdyby nie ta bitwa na tej skrzynie Serpent, no to ja nie wiem, co to by było, nie? Naprawdę fenomenalny tutaj drop z tej skrzynki. No dobra, spróbujmy jeszcze raz. Ale w ogóle, jakby ten bot, wyobraź sobie, że tamten bot właśnie, który trafił te zielone rękawice, jakby trafił je w Factoryniu, czy tam minimal... Nie no, minimalware na pewno nie kosztuje 150 tysięcy, ale wyobraź sobie, że ten bot trafił te rękawice za 150 koła, stary. Przecież to byłby mój najlepszy drop ever w historii CSGO skinsa, nie? W sensie, no nie mój tak naprawdę, nie? Ale ja bym to wygrał, więc no tak połowicznie można to liczyć, nie? Digielek za 2 koła dla mojego oponenta. Patrzcie, w ogóle to. Emily 3500, a ja tam miałem parę stów. Do teraz, bo ten Unexpected Convert 8 stówek. Miałem tak 3 stówki w tych skinach, więc no ten USP trochę tutaj nadrobił, ale spokojnie, bo póki co to wszystko dla mnie idzie. Mam oczywiście nadzieję, że to się nie zmieni. No jeszcze tutaj kosa, 1300 zł dla Emily. Jeszcze 3 skrzynki przed nami. Super bestia dla nas. No tutaj porówno mniej więcej. No tutaj ta Cortisera, no 45 zł. No coś mogłoby jeszcze sypnąć w sumie teraz dla mnie, no 7 stówek może? 250, okej. No jest to bitwa wygrana, 7700, bardzo fajny profit i zobacz, mieliśmy 5 koła, stary. Mieliśmy 5 koła, mamy 37. Nie wierzę po prostu. Naprawdę, dzisiejszy odcinek, to jak po prostu nam oddał, to jest coś fenomenalnego. 2700, 7 razy Tiger Tooth, niech będzie taka bitwa. Albo zostawmy na standardzie na 3 osoby. Z taką bitwą chcę się z wami pożegnać. Zobaczmy, jak nam pójdzie. I w zależności od tego, jak nam pójdzie, to może pomyślę i może zrobię jeszcze jedną. Taką już na koniec. Póki co pierwsze otwarcie nic. No 3% zaledwie tego Tiger Tooth'a. No mogłaby Tiger Tooth'a zaproponować, co? Karambicika. No Emily tutaj trafia. Bajoneta, no ale my tutaj po karambity przyszliśmy, tak? Jak udało mi się zdobyć karambita, to w tym momencie oba te noże lecą dla nas, więc to jest dodatkowe 5 koła. Sam karambit to jest 7 chyba, nie? O kurczę, no to GG chyba, co? Szkoda, że nie odpadnie tego Underdoga.
kusiło mnie przez chwilę. Znaczy w sumie chciałem to odpalić, tak? Przecież chyba powiedziałem nawet, ale mówię nie, no zostawiam normalny. Trzcina Gemstone, no to jest trzcina, która bardzo mi oddała, więc rzućmy, nie wiem, trzy ametysty, do tego trzy takie. Bitwa za 15 koła, bitwa oczywiście standardowa i tą bitwą się z wami pożegnam. Dzisiaj w końcu chyba udało mi się dłuższy film nagrać dla was, mimo oczywiście tego, że, no mówię, no ten kaset tak miałem do tego stopnia, że i tak tam pewnie, nie wiem, z 1/3 filmu będzie do kosza szła, ale no staram się, tak, żeby tutaj widz oczywiście fajny odcinek dostał, więc co, dziękuję za oglądanie. Trzy ostatnie trzcinie Gemstone zaraz będą tu lecieć, no te ametysty niestety się dla nas nie popisały. Adrian 4100 po tych trzech oczywiście skrzynkach, 2900 dla nas, więc w końcu coś tutaj odbijamy, no ale ten Gemstone ostatni musi coś oddać, jeżeli chcemy tutaj wrócić, bo jest to strata, 3 koła i zobaczmy, czy będzie jakiś boom, no niestety nie będzie, więc dziękuję za oglądanie, widzimy się na kolejnym filmie, siemano.